Tego pana kojarzę, tak. Pan chyba pierwszy raz, tak, pierwszy raz na tak, tych zawodach, tak, dlatego tak. Pytam, jak impreza? Elegancko, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba, brakuje tylko brania, ale ogólnie jest luksus. A to już wyprzedził pan pytanie następne. Wszyscy mówią, że ten brzeg niby dobry, a tak naprawdę to tylko tam gdzieś tylko mają tam, szczęście, tak, bo chłopaki mogliby trochę tutaj odstąpić. Tylko tam. Chyba, że jakieś płetwonurka załatwili. No my sobie na razie czekamy na te lepsze momenty. Pierwszy raz jesteś? Pierwszy raz, no jak ci się podoba? No fajnie jest. A rybki jakieś są? Są. Ile lat masz? 13. A od kiedy? No od kiedy lubisz łapać te ryby? Ja od małego. Mamy pierwszą rybę. Pierwsza, kurczę, no to pierwsza ryba. No, ja pamiętam, że pan roku z tamtej strony był, nie? Ale to. Tak. Wtedy wiem, że z innym osobnikiem młodym. Synem, to teraz cała załoga. Zamieszkuje, tak. Cała załoga, to dobrze. Mi się wydaje, że nie, no bo jakieś młoda załoga w sumie tutaj pod pana okiem, ale no jak pan mówi, że już. Ja liczę, że wy tam też możecie coś wyskrobać. To znaczy. Tak fachowym powiem okiem, tak. Jak no, ten mamy brzeg. Troszkę pecha. Mamy taki mały brzeg, jaki mamy. A. Mamy płciznę, którą no, mieliśmy 4 spinki w nocy, 2 wyciągnięte, 3 wyciągnięte, 1 nie zaliczał się. No myślimy, że będzie dobrze. No to powodzenia w takim razie. Powodzenia, nie przedłużamy. Koledzy łapią, jest dobrze. No właśnie, ale w mamy ogóle pierwszą rybę. Jesteśmy zadowoleni. No to nagroda już jest, przynajmniej za pierwszą rybę. Jakoś. Ale nie, myślę, że jeszcze pociągniecie. Jeszcze tego czasu jest sporo, nie oszukujmy się, jeszcze jest sporo. Także to wszystko się tak może pozmieniać, że. No. Czekamy na efekty. Zobaczymy. Powodzenia. Walczymy do końca. Powodzenia, do zobaczenia. Panowie, bo widzę tak, że gdzie największy ruch tutaj w interesie, to wtedy kurczę chłopaki rybni mają, a wy macie. A śledziki są. No, a tu właśnie kolega coś wspomniał. Ale księgowy, tak. Dobra, no a jak rybki, bo tam Bartek to takie szaleństwo odstawia, że. No, my jesteśmy bez brania w ogóle dzisiaj. Znaczy nie dzisiaj, na tych zawodach jeszcze nie mieliśmy brania. Siedzimy z moim team riderem, z Ferdynandem, który właśnie gaśnie w oczach. Ale on powstanie z martwych. No pewnie panowie, dopiero początek, ale nie ma się co oszukiwać. No, zaczynacie dopiero. Nie, no, my bez brania jesteśmy tu w gościnie u tego, u kolegi księgowego. No. A kolega z którego stanowiska? Z 15 stąd. Tak, z Ząbkiem razem, organizatorem. A no właśnie, czyli Ząbek już przyjechał, bo właśnie nie miałem przyjemności. Przyjechał i pojechał. Tak? Już go nie ma? No i odjechał, no. Znaczy jest, tylko tak, nie wiem, wśród Żydów. No to dobrze, to dobrze. A to nie, no ja myślę, że dacie radę, no panowie, kurczę. No, Bartek narzekał, przecież ja wiem, jak on tam się strasznie trochę spinał, że tamten brzeg by chciał i w ogóle, a teraz co? No my mamy tamten brzeg i nie mieliśmy jeszcze brania, nie? Dobry wieczór, panowie. Stanowisko, numerek 16, gdzieś tam prawie spłynęło. Tutaj widzimy, no to właśnie tak elegancko, może być i tak. A coś się dzieje? Tak, oficjalnie. To my. Panowie, jak w tym roku? Wyście w tamtym roku byli. Nie no, wy w ogóle co roku jesteście chyba na tym brzegu. Tak. Tylko się przesuwacie gdzieś. A w tamtym roku byliśmy w tym samym miejscu, prawie. W tym roku jesteśmy, no tak jak powiedziałem, w tym samym miejscu. Ale i no właśnie, a w miejscu, jeżeli chodzi o zawody? Jest pięknie. Ale nie, no poważnie teraz pytam, czy a dlaczego? Ile co mamy, gdzie mamy, ile mamy? Na dzień, na chwilę obecną mamy 27 ponad kilogramów. Rozłożyło się to na ile rybek? Na dwie? Rozłożyło się to na 5 ryb wyciągniętych. 4 spieliśmy, 5 brań spierniczyliśmy. I co to, karpiki czy amurki? No karpie, my łapiemy karpie, wszystko karpie pełnołuskie. No, na razie mamy drugie miejsce. No to bardzo jest ładnie. Pięknie, cieszymy się. W ogóle to nie wiem. Kochamy Nowy Sącz. Dokładnie. Stary Sącz, a w tym roku jakby tak naprawdę podzielił te zawody, ale tu mówię teraz o rybkach. Tak? Na dwa brzegi, to tak? Ten brzeg chyba coś ostro. Chociaż nie, podobno coś Hubert, a Hubert jest z drugiej strony. Tak, ale tu większość ryb łapie się z tego brzegu i wreszcie... tamten brzeg przeważał przez ostatnie przez 2 lata wstecz, jak patrzymy. Przez ostatnie 2 lata, tak. A teraz wreszcie, no troszkę los się do nas uśmiechnął. Dla formalności spytam, jak zabawa w tym roku? Zabawa jest bardzo dobra, aczkolwiek umiarkowana. Dlatego rybki może są? A może to właśnie źle zabieraliście się co roku? Może właśnie dlatego też rybki są. Albo inaczej myślę, że to jest tak, że dlatego, że są rybki, to myślę, że trzeba troszkę umiarkować zabawę, bo rybki nam pochłaniamy rybą dużo czasu. Słuchajcie, tym sposobem dotarliśmy na drugi brzeg. Tutaj jest Hubert, Misiek, cała znana załoga. Zobaczymy, co się dzieje tutaj u nich. Ryby podobno są, a ile, jakie... I kto prowadzi, dowiemy się dosłownie za kilkanaście sekund. W tej chwili, z tego co wiem, znajdujemy się na drugim miejscu. Na drugim? A ja słyszałem z tamtej strony, że na pierwszym.
Nie, już nie. Już drugie miejsce Bartek nas przeskoczył. Zaraz się dowiemy, bo mamy taką możliwość właśnie, Bartek, że mamy specjalną łączność. Bartek, jesteś tam? Jak widać, chyba sprzęcik siadł. Ale to nic się nie dzieje. Mamy drugą radiostację. Bartek, jesteś tam? Musimy chwilę poczekać, być może gdzieś odłożył. Bartek, słuchaj, bo chcieliśmy tutaj, bo jesteśmy tutaj na stanowisku u Huberta i podobno oni już nie mają pierwszego miejsca, podobno macie wy. Jak to tam z tym jest? No oczywiście, że musimy ich wy... Kurwa, nie ma szans, żeby Hubert był pierwszy, tylko my musimy być pierwsi. Jak słyszę, to Paweł przy radiostacji. Tak. Bartek poszedł na Bayer. Jak widzicie, łączność mamy, wszystko wiemy, dobra, okej, czyli drugie miejsce w tej chwili, Bartek na pierwszym miejscu, tak? Tak obstawiacie. Bartek na pierwszym miejscu, no, my wiesz, my raczej, wiesz, Hubert już na tym, na baju zapodał nagrody do sprzedania, no i puści pontony, także no, tylko drugie miejsce zostaje. Dobra, idziemy do Huberta, bo Hubert nam ucieka dzisiaj, ale musimy go zaatakować. Okej. Ej, Hubert rozmawia w tej chwili, to nic nie zadziałamy. Hubert w tej chwili rozmawia. Niestety, dobra. Panowie. Tutaj widzę, że też przecież załoga, przecież to wiadomo, że to jest taka integracja. Panowie pierwszy raz na tym meetingu, tak? Tak. Stanowisko, które? Stanowisko? 21 tutaj. 21, a wy jak z rybkami? Jesteśmy na zero. No ale to jedna zerwana. Po pierwszej dobie jesteśmy na zero, ale... Myślę, że będzie dobrze. Nie odpuszczamy, cały czas do końca walczymy. Nie, macie jakieś swoje tajne sposoby? Tam Bartek nam coś mówi, że ma jakieś, ale na razie nie chce zdradzić. Nie chce zdradzić na razie, to tak jak wszyscy, no, staramy się, kładziemy różne kulki, ale niestety nic nie wchodzi. Zanęte. Każdy sposób, myślę, jest dobry. Dokładnie. No. Dzisiaj jest noc. Dzisiaj tu... Widzę, że panowie siedzą, czekają, może coś będzie w nocy. Czekamy na sygnał w kieszeniach, na radiostację. Meczyk jest, ale musimy na chwileczkę przeszkodzić. Stanowisko numer... Muszę tutaj obejść na drugą stronę. Stanowisko numer 22. Dobra, jak mamy z rybkami? Z rybkami nic. Jeju, no jedno, to tak dziwnie jest. Tam jedno branie, żeśmy mieli rano o 5 i później koniec. Nic nie pykło. Chociaż tutaj teraz Krzyśkowi zaczyna coś dziubać, także może coś... No właśnie, są ryby, to wszystko się może zmienić, tam chłopaki z drugiej strony się chwalą. Oczywiście życzymy im jak najwięcej tych ryb, bo byliśmy przedtem, mieliśmy nawet okazję to wszystko tam ładnie zarejestrować. No ale przecież to są ryby, to przecież może wszystko się zmienić. Jeszcze mamy 3 dni, także... No 2 dni. Także możemy jeszcze... Jeszcze powalczymy, nie Krzysiu? Powalczymy, także... Wygra, mamy nadzieję. Bo w tym roku widzę, że się zmieniło. Tak, Bartek tam na drugą stronę przeszedł. Misiek tutaj zawsze stacjonuje w tym miejscu. Hubert też w tym miejscu, tylko się przemiesza chyba przemiesza tutaj. Przemiesza się i wygra. Hubert to wygra, bo jesteśmy pewni tego. No tak, co stanowisko coraz dalej. 2 lata... Kibicujemy Hubertowi w każdym razie i wygra to. My kibicujemy wszystkim, tak samo wam. Tutaj komu kibicujecie? Bo tutaj widzę mecz. A Werder Bremen. Aha, czyli Puchar UEFA. Tak jest. No, to już widzę finałowe tam będą akcje niedługo. Dobra, idziemy panowie dalej. Powodzenia w takim razie. Tutaj stanowisko właśnie Miśka, prezesa klubu, sponsorowane zresztą przez Skodę, Volkswagen Group oczywiście, ale nie ma chłopaków, nie wiem, czy albo śpią, albo są na innym stanowisku, o czym też się za chwilę przekonamy. Które stanowisko? 18 stanowisko, to nie tutaj. No dobra, ale jak jest, jak jest w tym roku? Jak jest? Przesunęliście się troszkę, z tego co pamiętam. Znaczy nie, no wyście chyba byli wtedy tam, bo nie wiem, czy... Ja byłem cały czas tam i jestem tam. A no, ale nie, mówię w zeszłym roku. W zeszłym roku byłem tam. W każdym razie, gdzie jest lepiej? Tam i tam. Gdzie jest lepiej? Jak na razie wszędzie źle. Kurczę, źle jest źle. Nie, impreza jest super, to jest najważniejsze. Impreza jest super, właśnie szukamy Miśka i pewnie jest z drugiej strony. Czy tutaj jest? Nie, to nie jest tutaj. Misiek. Nie jest to misiek. Jest Misia i Misiek. Aha, no to dobra. To nie jest wasz Misiek. Czyli tutaj nie mamy po co nawet iść. Jeśli Misiek będzie, to na pewno tak. Aha, dobra, idziemy, pozdrawiamy i oczywiście życzymy powodzenia, będziemy tutaj wszystko śledzić. Ja nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. A myślę, że i tak będzie dobrze. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że uda nam się dotrzeć do stanowiska numer 28. Tam w tej chwili bardzo zwarta grupa, między innymi prezes klubu karpiowego, między innymi Ząbek podobno, Ralfik i cała załoga i zobaczymy, co się tam będzie działo. Być może część będziemy po prostu musieli ocenzurować.
będzie. No. Czekamy, no czekamy na efekty. Zobaczymy. Powodzenia. Powodzenia. Walczymy do końca. Powodzenia. Do zobaczenia. Panowie, panowie, bo widzę tak, że gdzie największy ruch tutaj w interesie, to wtedy kurczę chłopaki rybni mają, a wy macie... A śledziki są. No, to właśnie kolega coś wspomniał. Ale księgowy, tak. Dobra, no a jak rybki, bo tam Bartek to takie szaleństwo odstawia, że... No, my jesteśmy bez brania w ogóle dzisiaj. Znaczy nie dzisiaj, na tych zawodach jeszcze nie mieliśmy brania. Siedzimy z moim team riderem, z Ferdynandem, który właśnie gaśnie w oczach. Ale on powstanie z martwych. No to pewnie, panowie, dopiero początek, że nie ma się co oszukiwać. No, zaczynacie dopiero. Nie, my bez brania jesteśmy tutaj w gościnie u tego, u kolegi księgowego. No. A kolega z którego stanowiska? Z 15, stąd. 15. Ta, z Ząbkiem razem, organizatorem. A no właśnie, czyli Ząbek już przyjechał, bo właśnie nie miałem przyjemności. Przyjechał i pojechał. Gdzieś... Tak? Już go nie ma? No i odjechał, no. Znaczy jest, tylko tak, nie miałem wśród Rzymu. No to dobrze, to dobrze. A to... Nie, no ja myślę, że dacie radę, no panowie, kurczę, no, Bartek narzekał, przecież ja wiemy, jak on tam się strasznie trochę spinał, że tamten brzeg by chciał i w ogóle, no, a teraz co? No my mamy tamten brzeg i nie mieliśmy jeszcze brania, nie? Dobry wieczór, panowie. Stanowisko, numerek 16 gdzieś tam prawie spłynęło. Tutaj widzimy, no to właśnie tak przy... O, elegancko, może być i tak. A coś się dzieje? Będziemy... A, no tak, oficjalnie. To my. Panowie, jak w tym roku? Wyście w tamtym roku byli... Nie no, wy w ogóle co roku jesteście chyba na tym brzegu. Tak. Tylko się przesuwa, tego pana kojarzę. Tak. Pan chyba pierwszy raz. Tak, pierwszy raz na tych zawodach. Tak, dlatego pytam, jak impreza? Elegancko, bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba. Brakuje tylko brania, ale ogólnie jest luksus. A, to już wyprzedził pan pytanie następne. Wszyscy mówią, że ten brzeg niby dobry, a tak naprawdę to tylko tam gdzieś tylko mają tam szczęście. Tak, chłopaki mogliby trochę tutaj odstąpić. Tylko tam. Chyba, że jakieś płetwonurka załatwili. No my sobie na razie czekamy na te lepsze momenty. Pierwszy raz jesteś? Pierwszy raz, no jak ci się podoba? No fajnie jest. A rybki jakieś są? Są. Ile lat masz? 13. A od kiedy? No od kiedy lubisz łapać te ryby? Ja od małego. Mamy pierwszą rybę. Pierwsza? Kurczę, no to pierwsza ryba. To, ja pamiętam, że pan w tym roku z tamtej strony był, nie? Ale to tak. Wtedy wiem, że z innym osobnikiem młodym. A, to teraz cała załoga. Zamieszkuje, tak. Cała załoga, to dobrze. Mi się wydaje, że nie, no wy jakieś... Młoda załoga w sumie tutaj pod pana okiem, ale no jak pan mówi, że już, ja liczę, że wy tam też możecie coś wyskrobać. To znaczy... Tak fachowym powiem okiem, tak, jak no, ten mamy brzeg. Troszkę pecha. Mamy taki mamy brzeg, jaki mamy. Mamy płciznę, którą, no mieliśmy 4 spinki w nocy, 2 wyciągnięte, 3 wyciągnięte, 1 nie zaliczał się. No myślimy, że będzie dobrze. No to powodzenia, no. W takim razie. Powodzenia, nie przedłużamy. Koledzy łapią, jest dobrze. No właśnie, no, ale w mamy ogóle... Mamy pierwszą rybę, jesteśmy, no, to zadowoleni. No to nagroda już jest, przynajmniej, no, za pierwszą rybę. No jakoś... Ale nie, myślę, że jeszcze pociągniecie. No, jeszcze tego czasu jest sporo, nie oszukujmy się, oczywiście, że jest sporo, także to wszystko się tak może... O! Okej. Okay. Ej, Hubert rozmawia w tej chwili, to nic nie zadziałamy. Hubert w tej chwili rozmawia. Niestety, dobra. Panowie. Tutaj widzę, że też przecież załoga, przecież to wiadomo, że to jest taka integracja. Panowie pierwszy raz na tym meetingu, tak? Tak. Stanowisko które? Stanowisko? 21 tutaj. 21, obok. A wy jak z rybkami? Jesteśmy na zero. No ale to jedna zerwana. Po pierwszej dobie jesteśmy na zero, ale myślę, że będzie dobrze. Nie odpuszczamy, cały czas do końca walczymy. Nie, macie jakieś swoje tajne sposoby? Tam Bartek nam coś mówił, że ma jakieś, ale na razie nie chce zdradzić. Nie chcę zdradzić na razie, to tak jak wszyscy, no, staramy się, kładziemy różne kulki, ale niestety nic nie wchodzi. Zanęte. Każdy sposób, myślę, jest dobry. Dokładnie. No. Dzisiaj jest noc. Żeby dzisiaj był efektywny. No. Widzę, że panowie siedzą, czekają, może coś będzie w nocy. Czekamy na sygnał w kieszeniach, na radiostację. Meczyk jest, ale musimy na chwileczkę przeszkodzić. Stanowisko numer, muszę tutaj obejść na drugą stronę. Stanowisko numer 22. Dobra, jak mamy z rybkami? Z rybkami nic. Jeju, no jedno, to co tak dziwnie jest? Nie tam... jedno branie, żeśmy mieli rano o 5 i później koniec. Nic nie pykło. Chociaż tutaj teraz Krzyśkowi zaczyna coś dziubać, także może coś. No właśnie, to są ryby, to wszystko się może zmienić. Tam chłopaki z drugiej strony się chwalą. Oczywiście życzymy im jak najwięcej tych ryb, bo byliśmy przedtem, mieliśmy nawet okazję to wszystko tam ładnie zarejestrować. No ale przecież to są ryby, to płacie gdzieś. A w tamtym roku byliśmy w tym samym miejscu, prawie. W tym roku jesteśmy, no tak jak powiedziałem, w tym samym miejscu, ale... I, no właśnie, a w miejscu, jeżeli chodzi o zawody... Jest pięknie. Ale nie, no poważnie teraz pytam. Czy a dlaczego? Ile co mamy, gdzie mamy, ile mamy? Na dzień, na chwilę obecną mamy 27 ponad kilogramów. Rozłożyło się to na ile rybek, na dwie? Rozłożyło się to na
5 ryb wyciągniętych. 4 spieliśmy, 5 brań spierniczyliśmy. I co to, karpiki czy amurki? No karpie, my łapiemy karpie, wszystko karpie pełnołuskie. No, na razie mamy drugie miejsce. No to bardzo jest ładnie. Jest pięknie, cieszymy to się. W ogóle to, nie wiem. Kochamy roku, Nowy Sącz, dokładnie. Stary Sącz, a w tym roku jakby tak naprawdę podzielił te zawody, ale tu mówię teraz o rybkach, tak? Na dwa brzegi, to tak? Ten brzeg chyba coś ostro. Chociaż nie, podobno coś Hubert, a Hubert jest z drugiej strony. Tak, tak, ale tu większość ryb łapie się z tego brzegu i wreszcie... tamten brzeg przeważał przez ostatnie przez 2 lata wstecz, jak patrzymy, przez ostatnie 2 lata, tak, a teraz wreszcie, no troszkę los się do nas uśmiechnął. Dla formalności spytam, jak zabawa w tym roku? Zabawa jest bardzo dobra, aczkolwiek umiarkowana. Dlatego rybki może są, a może to właśnie może, źle zabieraliście się co roku. Może właśnie dlatego też rybki są. Albo inaczej, myślę, że to jest tak, że dlatego, że są rybki, to myślę, że trzeba troszkę umiarkować zabawę, bo rybki nam pochłaniamy rybą dużo czasu. Słuchajcie, tym sposobem dotarliśmy na drugi brzeg. Tutaj jest Hubert, Misiek, cała znana załoga. Zobaczymy, co się dzieje tutaj u nich. Ryby podobno są, a ile, jakie... I kto prowadzi, dowiemy się dosłownie za kilkanaście sekund. W tej chwili, z tego co wiem, znajdujemy się na drugim miejscu. Na drugim? A ja słyszałem z tamtej strony, że na pierwszym. Nie, już nie. Już drugie miejsce Bartek nas przeskoczył. Zaraz się dowiemy, bo mamy taką możliwość właśnie, Bartek, że mamy specjalną łączność. Bartek, jesteś tam? Jak widać, chyba sprzęcik siadł. Ale to nic się nie dzieje, mamy drugą radiostację. Bartek, jesteś tam? Musimy chwilę poczekać, być może gdzieś odłożył. Bartek, słuchaj, bo chcieliśmy tutaj, bo jesteśmy tutaj na stanowisku u Huberta i podobno oni już nie mają pierwszego miejsca, podobno macie wy. Jak to tam z tym jest? No oczywiście, że musimy ich kurwa, nie ma szans, żeby Hubert był pierwszy, tylko my musimy być pierwsi. Jak słyszę to Paweł przy radiostacji. Tak. Bartek poszedł na Bayer. Jak widzicie, łączność mamy, wszystko wiemy, dobra, okej, okay. Czyli drugie miejsce w tej chwili, Bartek na pierwszym miejscu, tak? Tak obstawiacie. Bartek na pierwszym miejscu, no, my wiesz, my raczej, wiesz, Hubert już na tym, na Baju zapodał nagrody do sprzedania, no i puści pontony, także no, tylko drugie miejsce zostaje. Dobra, idziemy do Huberta, bo Hubert nam ucieka dzisiaj, ale musimy go zaatakować.